Polacy poszukują telewizorów o większej przekątnej ekranu, już nawet powyżej 40 cali, powyżej 50 cali. To jest jeden z trendów. Po drugie, patrzymy też właśnie na rozdzielczość i w związku z tym, że producenci proponują telewizory o coraz lepszej rozdzielczości, 4K staje się standardem na rynku. Treści 4K są coraz bardziej powszechnie dostępne. Ostatnie wejście Netflixa na polski rynek również otworzyło dość sporą bibliotekę filmów 4K, które można bezpośrednio strumieniować do swojego telewizora. Polacy szukają również wszelkich inteligentnych funkcji, czyli tego całego Smart TV. Już od pewnego czasu dostępne są telewizory z rozwiązaniem Android TV, które oferują setki użytecznych aplikacji, dzięki czemu telewizor staje się takim prawdziwym multimedialnym centrum rozrywki i już coraz rzadziej sięgamy do laptopa czy nawet do tabletu, żeby tę rozrywkę konsumować, bo możemy robić to na większym ekranie i robić to wspólnie z rodziną czy znajomymi. Dominuje taki trend, który sprawia, że telewizory stają się coraz bardziej smukłe. Ich grubość zmniejsza się nieustannie z roku na rok. Chodzi o to, aby dać klientom szansę powieszenia telewizora na ścianie. No i uzyskania takiego efektu, w którym telewizor od tej ściany odstaje w minimalnym stopniu. Dzięki temu, oprócz oczywiście zmieniającego się mimo wszystko wzornictwa, uzyskujemy ciekawy efekt architektoniczny, bym powiedział. I oczywiście telewizor jest również meblem, więc jest bardzo istotne to, jak on wygląda w naszym salonie. Bez względu na to, czy postawimy go na jakiejś specjalnej komodzie, czy powiesimy go na ścianie, chcemy, żeby bardzo dobrze komponował się z naszym otoczeniem. I dlatego też telewizory są coraz bardziej smukłe, coraz lepiej wykończone, z lepszych materiałów, mają delikatne smaczki, tak jak na przykład w telewizorach Sony jest to ramka w kolorze złota lub w kolorze srebra, dosłownie bardzo cienko zaznaczona linia.